16 marca na blogu SE Software pojawia się informacja, że DLC Mighty Griffin Tuning Pack zostanie zupdate'owane dla Scani S i dla Scani R nowej generacji. A więcej w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SE Software. Jak powiedziałem, DLC Mighty Griffin Tuning Pack w następnym update'cie, który nie wiadomo kiedy będzie, nie wiadomo co będzie wnosił, zostanie właśnie to DLC zupdate'owane pod przedmioty, które będą i kompatybilne i nowe dla skań nowej generacji. I tak, przejdźmy może do postu i może ominijmy ten długi tutaj początkowy tekst, bo nie jest zbytnio ważny. I przejdźmy do tego, że... No wiadomo, tu już powiedziałem, że zostanie odświeżony to DLC, będą te nowe rzeczy dla skań nowej generacji. No i piszą o tym, że sporo rzeczy będzie dodane, sporo tego będzie i naprawdę jak się patrzy na... Te dwa gify, które przedstawiają tutaj różne konfiguracje, no to naprawdę sporo tego jest i ciekawe rzeczy dodali. Ale tak, tu mamy pierwszego screena, tutaj pełną konfigurację, tutaj widzimy no, nowe rzeczy, może nie będę o każdej mówił, po prostu zaznaczę jak to wygląda, prawda? Każdy widzi co wygląda, no tutaj wiadomo, taka mini ciężarówka, nowa skania, to musiało być. Oczywiście widać tu takie stare rzeczy, tu nowe. Aha, i tutaj gify, które trochę będą się wczytywały. Ja nie będę może opisywał tak poszczególnych rzeczy, bo to naprawdę tego dużo jest i każdy inny slajd tego gifa jest coś nowego. Coś nowego, coś starego, jest takie połączone, taka mieszanka. Dlatego polecam wam się przyjrzeć. Też możecie wejść na blog SE Software, też popatrzeć na te gify, jak to wygląda. No i tak to się mniej więcej jakoś prezentuje. No, a więcej będziemy znali oczywiście w przyszłości. Jak powiedziałem, nie pamiętam już. To może powtórzę. To DLC, znaczy ten update do tego DLC będzie w momencie, kiedy pojawi się update do ETS-a. Update, o ile się nie mylę, 1.31. Czy jakoś tak? No chyba tak. I dodatkowo na dole mamy oczywiście zdjęcie z jednego z ostatnich filmów, który pojawił się na kanale. Będzie na miniaturce takie zdjęcie. To polecam zobaczyć. Tam mówiłem, co możemy spotkać. Ale jakby ktoś chciał wiedzieć teraz, no to mowa o tym, że pewnie w następnym update'cie pojawi się też podwozie 8x4 dla skani S i R nowej generacji. A w tym odcinku to tyle, więc polecam, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera Google+, do wszystkich linków w opisie i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć. Aha, jeszcze tak dodatkowo powiem, że są zimowe czapki na ich stronie z logiem ETS-a i ATS-a. Na Steamie można kupić tam Irish Bundle, nie, Święty Patryk, tam Bundle i tutaj jak widzicie jest taka koniczyna. No, więc trzymajcie się, no i cześć.